Ponad 1000 osób. Poniedziałek, okolice godziny 14. Najprawdopodobniej fatalny czas, żeby się z Wami połączyć, ale to wszystko zależy od Was, jak daleko uda mi się dotrzeć z moimi treściami dzisiaj. Dzisiaj treści dosyć poważne i dosyć, wydaje mi się, że mocne. Więc z góry bardzo, jak zawsze, proszę serdecznie, niezależnie od tego, czy oglądasz mnie teraz na Facebooku, czy z kilkudniowym opóźnieniem na YouTubie albo na Banbaju, serdeczna prośba o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. To nam pomaga wyjść z bańki informacyjnej i dotrzeć z informacjami sprawdzonymi do innych osób. Nie usłyszysz na tym kanale fejków. Większość osób, które atakują nas, bo zdarzają się tak zwane trolle, czyli informacje i osoby, które mówią, że rozprzestrzeniamy fejki, to niestety, ale muszę Państwa rozczarować, wszystkie informacje, które podawane są na tym kanale, są sprawdzane albo osobiście przeze mnie, albo przez drużynę, tak zwane team, czyli osoby, które w wolnej chwili walczą o wolną Polskę. Żeby do nas dołączyć, wystarczy wejść na tosiesamokomentuje.pl, tam znajdziecie zakładkę, która umożliwia Wam dołączenie do zespołu i do walki o Polskę. Rozpocznę od tego, że bardzo Wam serdecznie dziękuję za ogromną ilość cudownych informacji i fantastycznych telefonów, również wiadomości. Nie wszystkie jestem w stanie czytać, dotyczące ostatniego mojego wystąpienia na Komisji Zdrowia. Bardzo dziękuję. Jako Fundacja mieliśmy 5 minut, żeby się podzielić z Panem Przewodniczącym, z posłankami i posłami wiedzą, które udało nam się zebrać przez ostatnie niemalże półtora roku. Bardzo dziękuję za każde dobre słowo. Dziękuję. Ja też tego czasami potrzebuję. Co? Zaczynamy z grubej rury. 30 grudnia 2021 roku. Sami ocencie, czy coś jest prawdą, czy coś jest nieprawdą, czy coś jest manipulacją, czy coś jest niemanipulacją. Konto na Twitterze Szczepimy się podaje informacje. COVID-19 jest coraz groźniejszy dla dzieci. COVID-19 u dzieci. Ponad 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19. 9611 hospitalizacji. Ja jestem tatą i chciałem zapytać Ciebie, Polko i Polaku, jaka jest pierwsza myśl, kiedy słyszysz taką informację, ponad 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19. Co się pojawia w Twojej głowie? Pojawia się strach, pojawia się natychmiastowa chęć zaszczepienia własnego dziecka, dlatego że każdy kocha swoje dziecko. Jak ktoś nie kocha swojego dziecka, to znaczy, że ma jakiś problem generalnie ze sobą. I jeżeli czytamy, że jest ponad 800 tysięcy, czyli jeżeli niemal milion objawowych przypadków zachorowań na COVID-19, to się od razu zastanawiam, wybierz mądrze, zaszczep się, pisze, szczepimy się konto. To pierwsze co, to się zastanawiam, jak to możliwe, że prawie że milion osób objawowych przypadków zachorowań na COVID-19 jest wśród dzieci. No i teraz, co się dzieje dalej? Sprawdziłem sobie te dane i sprawdziłem Ministerstwo Zdrowia, które świadczy, że 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19 podobno jest. Problem polega na tym, kochane Ministerstwo Zdrowia i panie ministrze Adamie Niedzielski, że podając tą informację, nie do końca podaje pan wszystkie dane. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie tutaj państwu podaję taki malutki link. Także nie można państwu zarzucić, że państwo nie podajecie linków i źródła danych. Tylko, że problem polega na tym, że jak się kliknie na ten link i na te dane, to nagle się okazuje, że te 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19 wśród dzieci dotyczy dzieci w wieku 0-17 lat w 10 krajach Unii Europejskiej od 3 sierpnia 2020 roku do 3 października 2021 roku. A to nam kompletnie zmienia narrację i to nam kompletnie zmienia Państwa przekaz, który być może przez niektórych mógłby być nazwany manipulacją. Ja takich twardych nie chcę stawiać tez, bo nie chcę, żeby Facebook mi zawiesił moje konto. Oto co udało mi się na tej stronie MedRxEV, gdzie Państwo się teraz powołujecie jako Ministerstwo Zdrowia danych, dotrzeć. Po pierwsze, w artykule 800 tysięcy, w artykule, w tych badaniach
Podana jest informacja, że w 10 krajach, w ciągu 14 miesięcy poważnych przypadków C19 na COVID pojawiło się 9611. To jest pierwsza dana. Co oznacza, że średnio w ciągu 14 miesięcy macie Państwo 961 poważnych przypadków C19 u dzieci w każdym kraju. Czyli niecały 1000 w ciągu 14 miesięcy. To oznacza, że miesięcznie wychodzi mniej więcej 68 poważnych przypadków C19 u dzieci. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że każdy ciężki przypadek jest stresem dla rodziców. Sam jestem rodzicem, więc wiem, że to jest na pewno nic przyjemnego. Ale to oznacza, że średnio, dziennie, w każdym z tych 10 krajów pojawiają się 2 poważne przypadki C19. Jeżeli ten argument do nikogo nie trafia, to również może podzielę się takimi informacjami, które również wynikają z tych danych, na które się Państwo powołujecie, mówiąc, że jest 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19. Zgodnie z tymi danymi z tej strony internetowej, 84 zgonów dzieci na C19 w 10 krajach w ciągu 14 miesięcy, czyli 8 zgonów dzieci na C19 w każdym kraju w ciągu 14 miesięcy, czyli innymi słowy, w każdym kraju miesięcznie. I teraz zamknijcie może oczy, nie chcę teraz robić jakichś gestów teatralnych, tylko zamknijcie oczy, bo to Wam jakby da lepsze wyobrażenie tego, co mówi nam Ministerstwo Zdrowia, co jest prawdą. Prawda jest następująca i mówimy o tych samych badaniach, które podaje Ministerstwo Zdrowia w ramach konta na Twitterze Szczepimy się. Około 0,57 zgonu, czyli mniej niż 0,6 jednej osoby na COVID-19, mówimy o dzieciach, o grupie 0,17 lat, w każdym kraju miesięcznie zmarło na COVID. Jeszcze raz, bo być może ktoś mnie wytnie i ktoś potem powie, że manipuluje. Około 0,6 zgonu na COVID-19 u dzieci w wieku 0-17 lat w każdym kraju przypada miesięcznie w ostatnich 14 miesiącach. Tylko, że Państwo mocno musicie niestety teraz motywować młodzież, żeby się zaszczepiła. Nie mówię, żeby się nie szczepić, absolutnie. Jeżeli pierwszy raz mnie oglądasz, nie jestem antyszczepionkowcem. Uzupełniam tylko i wyłącznie narrację głównego nurtu. Państwu podajecie 800 tysięcy objawowych przypadków zachorowań na COVID-19, a ja mówię, że to jest za 14 miesięcy, za 10 państw Unii Europejskiej. Ta liczba jest odpowiedzialna i w każdym kraju miesięcznie na C19 z tych 10 miesięcznie umarła 0,6 jakby jedna osoba. No wiadomo, że człowieka nie można podzielić, ale żebyście Państwo wiedzieli, na czym polega prawdopodobna manipulacja. 28 grudnia 2021 roku. Kochana Polko, kochany Polaku, pamiętacie, że w grudniu 2021 roku razem z panem mecenasem Kwiatkowskim i z Piotrkiem Sterkowskim złożyliśmy na ręce pana premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skargę publiczną na działania pana ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego i w efekcie między innymi tej skargi dostałem pismo, o czym wam ostatnio mówiłem, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które skierowało pismo do ministra zdrowia z prośbą o wytłumaczenie się, tak w skrócie. I Ministerstwo Zdrowia wysyła, i ja jestem w kopii tego pisma, wysłało pismo do pana prezesa Grzegorza Cessaka, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Szanowni Państwo, w związku z przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Obywatelskich skargą Fundacji Nowe Spektrum, czyli to jest moja fundacja, którą, kochani, wspieracie każdego dnia, za co bardzo dziękuję, na bezczynność ministra zdrowia, uprzejmie proszę o odniesienie się oraz przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w zakresie wszystkich zarzutów podniesionych w załączonej korespondencji dotyczących działań prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czyli złożenie skargi zaowocowało tym, że
KPRM, czyli pan premier, zgłosił się do pana ministra zdrowia, a pan minister zdrowia zgłosił się do pana prezesa Grzegorza Cessaka z prośbą o ustosunkowanie się i o opisanie wszystkich informacji i faktów, które dotyczą wyjaśnień w zakresie tych stawianych przeze mnie, między innymi przeze mnie, zarzutów. To jest pierwsza rzecz. Tak wiem, jeżeli ktoś mnie teraz ogląda z partii rządzącej, to czuję państwa uśmiech na twarzy. To nic. My jako obywatele, działając zgodnie z prawem, korzystamy z danych nam praw obywatelskich i próbujemy wywrzeć na państwa osobach nacisk społeczny w drodze pokojowej. Czy państwo manipulujecie? Niech odpowie na to pytanie kolejna rzecz, na którą chciałem państwu zwrócić uwagę. 5 stycznia 2022 roku, wypowiedź pana ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego, cytuję za Gazetą Prawną. W ciągu 5-6 dni, a to jest wypowiedź z 5 stycznia, obserwujemy systematyczny wzrost zakażeń, oceniamy, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów, ocenił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Panie ministrze, ja rozumiem, czym jest polityka, zaczynam rozumieć, czym jest polityka. Im więcej czytam i więcej rozmawiam i więcej się angażuję w działania społeczne, tym więcej widzę, jak jesteśmy wszyscy okłamywani. I teraz chciałbym pana słowa, bo polityka nas, Polaków, nauczyła tego, że my przez ostatnie kilkadziesiąt lat jesteśmy informowani o czymś, nam się wydaje, że coś się dzieje, my jesteśmy zaznajomiani z jakimiś liczbami, budowane jest w nas poczucie strachu, ale na samym końcu problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie czasowo sprawdzić, czy to, co pan powiedział, pan albo pana koledzy, pana koleżanki, dotyczące koronawirusa bądź innych aspektów życia społecznego, czy jest prawdą, czy nie. Bo nikt normalny, który ma rodzinę, dzieci, pracę, bądź jest bezrobotny, nie zestawia tego, co państwo mówicie, z faktami, z liczbami, ze statystykami. Ja to robię, bo dzięki temu, że wy mnie wspieracie, to ja po prostu mam fizycznie i czasowo taką możliwość. I teraz mówi pan, 5 stycznia 2022 roku, budując presję podszczepienia dzieci, to jest przecież jasne i klarowne, że jest systematyczny wzrost zakażeń od 31 grudnia 2021 roku. Panie ministrze, no to chodźmy po prawdę. 31 grudnia 2021 roku, to jest punkt wyjściowy, do którego pan się powołuje, liczba zakażeń 13 600. Ja teraz nie mówię, czy te testy działają, ja teraz nie mówię, kogo się testuje, generalnie mówimy o liczbach. 3 stycznia, czyli 2 dni przed udzieleniem wywiadu, a udzielenie wywiadu i spisanie go to nie jest 5 sekund. Musi pan udzielić tego wywiadu, potem ktoś go musi opublikować, spisać, poprawić. No więc popatrzmy. 31 grudnia. W Polsce liczba zakażeń 13 601. Mówi pan, że obserwujemy systematycznie wzrosty zakażeń 5 stycznia. To sprawdźmy sobie 2 dni wcześniej. 3 stycznia 2022 roku liczba zakażeń 6422. 4 stycznia 2022 roku liczba zakażeń 11670. Pytanie jest następujące, panie ministrze, gdzie dokładnie widzi pan systematyczne wzrosty zakażeń, bo ze statystyk, a źródłem danych jest baza rządowa i jest Ministerstwo Zdrowia, to nie wynika. Sprawdźmy dalej. Liczba testów. Czy jest możliwe, że państwo przez te ostatnie kilka dni przed 5 stycznia 2022 roku, że państwo zwiększyliście liczbę testów, żeby wykazać to, że jest systematyczny wzrost zakażeń, bo być może o to chodzi. 31 grudnia, czyli ostatni
dzień ostatniego roku. Liczba testów w Polsce 92 923. Mniej więcej 14% z tych wszystkich testów to były testy tak zwane pozytywne, czyli komuś wyszło C19 objawowo albo bezobjawowo. Po prostu test wyszedł. Może inaczej, test wyszedł pozytywnie. 3 stycznia 2022 roku, czyli dwa dni przed udzieleniem dla Gazety Prawnej pana wywiadu, mówi pan, że obserwujecie systematyczne wzrosty zakażeń. Liczba testów jest dwa razy niższa. Procent pozytywnych testów jest 11%. Czyli patrząc się procentowo wobec ilości udzielonych testów, czy państwo udzielicie 1000, 10 tysięcy czy 100 tysięcy tych testów, to jest liczba, która tak naprawdę świadczy o tym, jaki jest poziom zakażenia Polaków na C19 w Polsce. Wychodzi nam 3 stycznia niższy, bo wychodzi nam 11%. 4 stycznia państwo robicie testów dwa razy więcej, niemalże, bo to jest 104 130. I pomimo zwiększonej liczby testów, średnia procentowa liczba pozytywnych testów, które wychodzą 4 stycznia, czyli w przeddzień, jak pan udziela tego wywiadu, wynosi 11%. To ja się w takim razie chciałem zapytać, gdzie pan dokładnie widzi systematyczny wzrost zakażeń w porównaniu z 31 grudnia 2021 roku i z 14% pozytywnych testów wobec 11% pozytywnych testów 3 stycznia 2022 roku i 11% 4 stycznia 2022 roku. Panie ministrze, od 1989 roku ja byłem w tej bańce. Państwo nas okłamywaliście. Albo przepraszam, jakby to państwo mówicie, mijaliście się z prawdą. Problem polega na tym, że pojawienie się C19 w Polsce spowodowało powstanie bardzo dużej ilości grup, stowarzyszeń, ludzi wolnych, pojedynczo też działających, którzy się zaczęli interesować tym, co państwo mówicie. I już teraz musicie państwo bardziej uważać. Dlatego, że ta grupa ludzi wolnych się powiększa. Fakt, że ostatnio państwo, może nie państwo bezpośrednio, aczkolwiek nie dam sobie wmówić, że państwo o tym nie wiedzieliście, że ktoś usuwa konto jednej z partii politycznej, ponad 600 tysięcy obserwujących tak zwanych, nie powoduje, że my mnie myślimy, nie. To powoduje, że my coraz bardziej się staramy, żeby państwu dać do zrozumienia i państwu wysłać sygnał, że nas się tak prosto oszukać nie da. W tym samym czasie, 3 stycznia 2022 roku, czyli już w nowym roku, pojawia się na medonet.pl artykuł, cytuję. Ekspert nie ma złudzeń. Wzrost zachorowań na COVID-19 jeszcze przed świętem Trzech Króli, czyli przed 6 stycznia. Jeżeli wróciliśmy ze świąt, powiedzmy w poniedziałek, dajmy wirusowi ten dłuższy czas od 3 do 5 dni, bo mamy wokół nas mieszankę delty i omikronu. Możemy strzelać, że między Nowym Rokiem a świętem Trzech Króli zobaczymy pierwsze zwyżki związane ze świętem. Mówi pan profesor, pracownik MSWiA szpitala, pan profesor Andrzej Fal. Panie profesorze, to ja zestawię pana w takim razie słowa i spróbujmy sprawdzić, co onet.pl napisał, czy Medonet właściwie. 3 stycznia 2022 roku mówi pan, że dajemy wirusowi dłuższy czas, mieszankę, strzelać nowym rokiem, zobaczymy pierwsze zwyżki związane. Dobrze, pozytywne testy. Jeżeli państwo coś takiego opublikujecie, 3 stycznia 6442 pozytywne testy, dzień później 11 tysięcy, dzień później 17 tysięcy, a 7, czyli święto Trzech Króli 16 576, to rzeczywiście medialnie wynika z tych liczb to, że w Polsce wzrasta po Sylwestrze i po świętach liczba zakażeń, tak? No tak. Wiem, że macie odbity obraz na Facebooku. Przepraszam bardzo, ja to na YouTube naprawię.
No to liczba testów. 3 stycznia 55 tysięcy. 4 stycznia 104 tysiące. 5 stycznia 112 tysięcy. I w dzień Święto Trzech Króli 105 tysięcy. Czyli Państwo w ciągu 3 dni zwiększyliście liczbę testów o ponad 50 tysięcy. No to jeżeli Państwo macie 50 tysięcy zwiększone, no to się nie dziwmy, że w 3 stycznia 2022 roku było 6442 pozytywne testy, a 6 16 576, bo Państwo liczbę testów zwiększyliście z 55 tysięcy do 105 tysięcy. Liczba zgonów 9 stycznia 2022 roku na COVID-19 7. Także dobrze. Procent pozytywnych i negatywnych testów. Nie wiem jak w waszych głowach, kochani. Ja nie neguję tego, że jest COVID, nie neguję tego, żeby się szczepić czy nie szczepić. Każdy jest wolny. Ale mam takie wrażenie, że obecnie ten przymus, który ma wejść od 1 marca 2022 roku, to jest próba wywarcia takiego wrażenia na nas, Polakach, że jest absolutnie tragicznie i że jest naprawdę o wiele więcej pozytywnych testów wobec negatywnych, zwłaszcza wobec 2020 roku. No to wiem, że macie odwrócony obraz raz jeszcze. 2020 rok, grudzień. 2021 rok, grudzień. Ta góra to są negatywne wyniki testów, czerwone pozytywne. 2021 końcówka grudzień, negatywne, różowe, czerwone pozytywne. Czy Państwo widzicie, że w 2021 roku mamy zdecydowany spadek procentowy pierwszym? Czyli budowanie takiej narracji, że teraz obecnie się uzyskać lepszą jakość. No niesamowite. Dobrze. To może pójdźmy inaczej. Idziemy dalej. To może w takim razie mamy procentową inną liczbę łóżek zajętych. Może na przykład teraz na początku stycznia 2022 roku mamy wyższy procent zajętości łóżek. Liczba łóżek generalnie covidowych tak zwanych się nie zmieniła. No to kochani. 24 grudnia. Tu jest 1 stycznia, a tu jest 9 stycznia. Badając procentową liczbę zajętych łóżek covidowych w Polsce od Wigilii, to jest Wigilia, no to potem tydzień później, czy tam 5 dni później powinna być masakra. I po Sylwestrze, sami spędzaliście Sylwestra, wiecie, czy spędzaliście go sami w osamotnieniu, czy nie, 5 dni później powinna być na pewno większa liczba łóżek zajętych. No to jak w takim razie Ministerstwo Zdrowia wytłumaczy, że 24 grudnia 2021 roku w Polsce był wskaźnik 68% łóżek zajętych, w Sylwestra spadł do 61%, a 9 stycznia, czyli po TVP2, po Zakopanem, po Sylwestrze, po spotkaniach rodzinnych, po imprezach, po wyjazdach świątecznych, spada nam liczba zajętych łóżek do 58%. Przecież to powinno być, dobrze rozumiem, odwrotnie. Z 68% spada do 58%. Jestem ciekaw waszych komentarzy i chciałbym zrozumieć, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Uwaga! Kolejna rzecz i to jest grube. Od 28 grudnia 2021 roku nie są aktualizowane dane o zgonach i zakażeniach na stronie rządowej. Pamiętacie, przez kilka ostatnich miesięcy pokazywałem wam dane dotyczące tego, ile jest osób, ile jest zgonów, w jakim wieku, czy są zaszczepieni, czy są niezaszczepieni, czy są z chorobami współistniejącymi, czy nie. Teraz problem polega na tym, że od 28 grudnia 2021 roku Państwo nie publikujecie już tych danych. Dlaczego? Wysyłam pismo 10 stycznia 2022 roku do Państwa. Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia, niniejszym działając w imieniu własnym i tak dalej, dwa pytania. Dlaczego od 28 grudnia 2021 roku nie są aktualizowane i publikowane dane o zgonach i zakażeniach na COVID-19 na stronie
basif.mz.gov.pl i gdzie od 28 stycznia, grudnia 2021 roku są aktualizowane i publikowane dane o zgonach i zakażeniach na COVID-19. Dlaczego Państwo od 28 grudnia 2021 roku nie aktualizujecie danych o zgonach i zakażeniach C19? Kolejna rzecz. Od 31 grudnia 2021 roku przestały się pojawiać na Twitterze Ministerstwa Zdrowia statystyki zgonów i zakażeń z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych. Ostatnio Państwo dawaliście 31 grudnia 2021 roku informacje dotyczące statystyki zgonów i zakażeń z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych. Czyli Państwo to dzieliliście. Z czego wynika to, że Państwo w 2022 roku zaprzestaliście publikowania tych informacji? Z czego? Co tam jest nie na rękę? I dlaczego Państwo po taki zabieg sięgnęliście? I jak rozumieć wysoki procent zakażenia C19 wśród zaszczepionych osób wobec faktu, że... Teraz skupcie się. Szpitale nie wysyłają wszystkich zaszczepionych osób na testy. To wiecie, tak? Jeżeli idziesz do szpitala, na przykład coś tam masz problem z nogą czy z palcem, to jeżeli jesteś zaszczepiony, to w momencie wejścia do szpitala nie zawsze jesteś testowany przeciwko temu, właściwie na to, czy jesteś nosicielem C19, czy nie. Jeżeli jesteś zaszczepiony, to cię nie testują. Co jest oczywiście bzdurą, bo osoby, wiemy o tym, zakeczupowane, wiemy, że roznoszą wirusa. Zaszczepione dzieci nie są wysyłane na kwarantannę. Dlaczego zaszczepione dzieci nie są wysyłane na kwarantannę, niezaszczepione są, a zaszczepione nie są. Dlaczego? Zaszczepione osoby, pracownicy nie są wysyłane na kwarantannę, a niezaszczepieni pracownicy są wysyłane na kwarantannę. Dlaczego? Przecież ze statystyki wynika kompletnie zupełnie coś innego. Zobaczcie, że procent w pełni zaszczepionych, zakażonych wśród wszystkich zakażonych i tutaj mamy okres od 11 listopada 2021 roku do 27 grudnia, czyli końcowe dwa miesiące grudnia. Zobaczcie, że... Ups, spadł telefon, to mi się jeszcze nie wydarzyło nigdy. Teraz będę musiał już trzymać z ręki, bo już całkowicie mi to wyskoczyło. Ale nieważne, trudno, jedziemy na żywo. Zobaczcie, kochani, ten procent, ta czerwona lista, idąca w górę krzywa, pokazuje nam, że procent w pełni zaszczepionych, zakażonych osób wśród wszystkich zakażonych wzrasta. No to jak to możliwe? Dlaczego w takim razie, jeżeli wzrasta, to Państwo wysyłacie na kwarantannę dziecko, które jest niezaszczepione, a zaszczepione Państwo zostawiacie w szkole, jeżeli ta osoba, i tutaj widać prawie, że 50%, wciąż zakaża i wciąż jest zakażona. Przecież to nie ma kompletnie żadnego sensu. Kochani, jutro jest Komisja Zdrowia. Ja jestem zgłoszony na tę Komisję Zdrowia. Muszę za chwilkę zadzwonić do Sejmu, się zapytać, czy ja będę miał możliwość jutro wypowiedzenia czegokolwiek. Wiem, że są środowiska, które jeszcze dzisiaj próbowały się wbić do Komisji Zdrowia i jutro zabrać głos, ale niestety już jest za późno. To się wydarzyło i teraz już jakby nie mamy takiej możliwości. Mam tu jeszcze kilka rzeczy naprawdę poważnych, ale to zostawię w takim razie na kolejne wystąpienie, bo mi klips spadł ze statywu, w związku z tym nie jestem w stanie dalej Wam teraz już jakby swobodnie nadawać i pokazywać tych wszystkich kart. Dziękuję za to, że walczycie o Polskę. Jeżeli ja nagle znikam na 2 albo na 3 dni, to nie oznacza, że leżę na Bahama, tylko to oznacza, że mamy albo jakieś poważniejsze spotkania, albo się spotykam z posłami, bo już za 3-4 dni spotykam się z kolejnymi posłami i próbuję, nazwijmy to delikatnie, lobbować czy wywierać społeczną presję. Niektórzy pewnie są zdania, że to nie ma żadnego sensu. Ja myślę, że każda rozmowa zawsze ma sens i każda rozmowa może zasiać jakiś
malutkie ziarenko niepewności. Nie wiem tak naprawdę do końca teraz, ile osób jest online, dlatego że mi Facebook jakby zawiesił tą liczbę i cały czas widzę stałą liczbę 2800, więc jestem ciekawy potem na spokojnie, jaka to jest rzeczywiście liczba. Niemniej bardzo wam dziękuję. Widzę, ile serduszek tutaj strzela po prawej stronie, więc dziękuję. Ja też potrzebuję czasami energii trochę od was, bo mi też czasami jest ciężko. Wiem, że albo Fake Hunter, albo Fake News.pl przygotowuje kolejny artykuł o mnie. Problem polega na tym fake newsie i fake hunterze, że macie w swojej grupie osoby, które są z naszej bajki i z którymi ja jestem też w kontakcie. Państwo atakujecie nas, non-stop wolnościowców, więc chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że ktoś od Was jest z naszej bajki i macie go w swoim zespole i jestem z tą osobą w kontakcie i tego nie namierzycie. Ale możecie zawsze próbować. Niemniej bardzo Was serdecznie pozdrawiam, bo też macie rodziny, też macie własne sumienia. Polko i Polaku, walczymy o Was, próbujemy przygotować się na 1 marca 2022 roku. Nie jest nam prosto. Staram się działać zgodnie z prawem, w związku z tym kilka jeszcze chwil proszę, żebyście nam dali wobec przymusu szczepienia wojskowych, medyków i nauczycieli. Wiemy, że jest problem i próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Walczcie, bo presja ma sens. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście namawiam do pokojowych wszystkich rozwiązań, dlatego żebyśmy budowali uśmiechniętą, dobrą i normalną Polskę. Kochajcie się, przytulajcie się, całujcie się. Jestem podekscytowany, bo pierwszy raz mam takiego live'a, że muszę trzymać telefon na samym końcu.